Witaj. Chciałbym wprowadzić Cię w tematykę rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach hybrydowych. Musisz wiedzieć, że rozróżniamy trzy takie rozwiązania. Układ szeregowy, układ równoległy i układ mieszany. Wytłumaczę teraz, jak one działają. W układzie szeregowym silnik spalinowy napędza generator prądu elektrycznego. Wytworzona energia przekazywana jest do silnika elektrycznego, który napędza koła oraz ładuje akumulatory. Dzięki takiemu układowi osiągana jest wysoka sprawność jednostki spalinowej, ponieważ pracuje ona jedynie w wąskim, optymalnym zakresie obrotów. Gdy zapotrzebowanie na moc przekracza możliwości silnika spalinowego i generatora, jest ona uzupełniana z akumulatorów. Możliwe jest również odzyskiwanie energii podczas hamowania. Silnik elektryczny pracuje wówczas jako prądnica i przekazuje energię do ładowania akumulatorów. W układzie równoległym bezpośredni napęd na koła może być przekazywany zarówno z silnika spalinowego, jak i elektrycznego. Podczas normalnej jazdy jako napęd stosuje się silnik elektryczny. Silnik spalinowy włącza się dodatkowo przy większym zapotrzebowaniu na moc. Część energii silnika spalinowego jest przeznaczona również do ładowania akumulatorów. Zarówno w układzie szeregowym, jak i równoległym momenty obu silników sumują się. W najnowszych konstrukcjach hybrydowych wykorzystuje się układ mieszany. Cztery typowe sytuacje związane z ruchem tego pojazdu to ruszanie z miejsca, które ze względu na niewłaściwą pracę silnika spalinowego na małych obrotach odbywające się tylko z wykorzystaniem silnika elektrycznego. Normalna jazda, w czasie której wykorzystywany jest silnik spalinowy i elektryczny, przy czym energia elektryczna jest wytwarzana w prądnicy. Ekstremalne przyspieszenie, podczas którego wykorzystywana jest energia elektryczna zmagazynowana w akumulatorze. Hamowanie lub zwalnianie pojazdu wykorzystywane do ładowania akumulatora. Dziękuję za uwagę i powodzenia na teście.